To wszystkim. Znowu po 7. Dalszy ciąg tyranii. Dobra. W tym odcinku trochę się pokłóciliśmy ze spiżowymi. Zobaczmy, czy ich tutaj znajdziemy resztę. Wygląda na to, że nie. Ich przywódca sobie uciekł. Po prostu zostawił wszystkich swoich żołnierzy. Okej. Ale coś mi mówi, że jeszcze się z nim spotkamy. Dobra. Idziemy do wieży zmierzchu. Dobra. Jesteśmy na miejscu. No, na to, że sporo jest tu rzeczy. Witaj w rozstajach letiany, stanowicielu. Co mi nie powiecie? Tylko tyle? Okej. Okay. No to no to rozejrzmy się tutaj, co my tu mamy. Aulus. Ty znasz prawo, te towary to kontrabanda, nie wolno ci przywozić ich do rozstajów letiany, ani ich tu sprzedawać. Stanowicielu, wesprzyj mnie, proszę, potrzebuję twojej pomocy, zanim ten zbir skonfiskuje mój dobytek. O co chodzi? O rabunek, o to tu chodzi. Ten żołnierz zatrzyma mnie i zamierza skonfiskować moje towary, potrzebuję twojego arbitrażu. Wiesz, że sprawa nie jest prosta, Lorencie, ale jeśli chcesz prosić o arbitraż, przedstawię swoje zdanie stanowicielowi. Jestem stanowicielem Archonta Sprawiedliwości. Moje decyzje są ostateczne. Czyż na pewno tego chcesz? Podporządkuję się twojej decyzji, stanowicielu. Okej. Okay. Co jest przyczyną twojej krzywdy? Chcemy tylko sprzedawać te towary. Wszystko z nimi w porządku, a handel nimi nie jest zakazany przez prawo, ale Aulus chce go skonfiskować. Dlaczego grozisz, że skonfiskujesz towary tego człowieka? Próbuję wywieźć towary, które zdobył z nielegalnych źródeł. W rozstajach letiany nie pozwalamy na sprzedaż produktów kupionych od chóru. To dobrze znana zasada. Nie powinien być zaskoczony, że mu je zabieramy. Próbujesz sprzedawać rzeczy pochodzące z nielegalnego źródła? To, skąd je wzięliśmy, nie ma żadnego znaczenia. Same towary nie są nielegalne i jest na nie zapotrzebowanie w rozstajach letiany. Małostkowy spór pomiędzy zgardzonym i skrzykarłatnym chórem nie może mieć wpływu na tę transakcję. No, Luisa, handel tymi towarami jest dozwolony. Dlaczego chcesz się skonfigurować? Nabywanie i zbywanie przedmiotów pochodzących od spiżowego bractwa i skrzykarłatnego chóru jest nielegalne. Prawo jest prawem. To, że ktoś się z nim nie zgadza, nie oznacza jeszcze, że może je ignorować. Okej, nie będziemy na niego żadnego z nich żądać łapówki. Jestem gotów na podjęcie decyzji. Czy któryś z was ma coś jeszcze do powiedzenia? Te towary przydadzą się mieszkańcom rozstajów letiany, a zniszczenie ich to marnotrawstwo. Powinniśmy mieć prawo je to sprzedać. Te towary zostały zdobyte w nielegalny sposób. Powinny zostać skonfiskowane. Prawo zostało złamane. Cała reszta nie ma żadnego znaczenia. Aulus może zabrać te towary, Lord może je sprzedawać. Okej. Każdy z nich ma trochę rację, więc może weźmy tą trzecią opcję. Towary nie zostaną skonfiskowane, lecz rozdane mieszkańcom miasta za darmo. Ale jak, stanowicielu, ale jak to? Zgodziliśmy się już przyjąć jego decyzję, Lorencie, i tak właśnie zrobimy. Stanowiciel przemówił. Idź już. To hańba, że pozwala się na tak ostateczne lekceważenie prawa, ale przysięgam, że zastosuję się do twojego wyroku. Niech tak zostanie, stanowicielu. Okej. Okay. Tak dobrze widzieć dwóch ludzi szczęśliwych... jak to się nazywa? Kompromisem. O, tak. Kompromis to jest opcja, która uszczęśliwia obie strony. Więc jestem szczęśliwy, że mogłem pomóc. A co my tutaj mamy? No, tylko jakiś śmieć. Kupiec Praxus. Dzień dobry, drogi przyjacielu. Czy możesz mnie
czy możesz, może uzupełnić zapasy. Nie wiadomo, co może cię spotkać na szlaku. Czy możesz mi powiedzieć coś o tej pieczęci? Znalazłem ją w studni Vendriena. Nie rozpoznaję tego, ale może będziesz miał większe szczęście o któryś z tutejszych kupców. Może ktoś wiedział coś takiego podczas jednej ze swoich podróży. Okej, co masz na sprzedaż? Spiżowa włócznia. Steras. Spiżowa... Okej, dobra, patrz na moje pierścienie, bo chyba trochę ich straciłem. Dobra, nieważne. Spiżowa włócznia steras. Taka sama? Ma mniejsze obrażenia. Dobra. Jadowity język. Trucizec nas. Spiżowy wielki topór. Zobaczmy. Zobaczmy zwrotkę. To by ją poprawiło. I czerwone rzeki ma obrażenia na sekundę 4. To obrażenia na sekundę 5. Celność plus 19. Wow. No to by ją znacznie poprawiło. Zobaczmy. Celność plus 19, tak. To bardzo dobrze. I przy trafieniu bronią zatrucie przez 8 sekund. Okej, spoko. Jak zdobędziemy kasę, będziemy mogli to sprzedać. Możemy zdobyć trochę kasy sprzedawając nasz złom. Na przykład te rzeczy, które sprzedały się po 3 spiżowe. Mamy też parę innych droższych rzeczy. Co jakbyśmy chcieli, pewnie moglibyśmy tyle uzbierać teraz. Ale sprzedażą zajmę się poza nagraniem. Od wczesnych najazdów wszystkie mosty i pochodnie oraz chleciany można podnieść, aby zapewnić bezpieczeństwo, osadnikom bezpieczeństwo. Okej. Okay. Co tu mamy? Krawisze kupca. Okej. Okay. Niech Lantry to weźmie. Coś się dzieje? Chyba nie. Możemy też zajść pod wieżę od razu. Ale to później może zrobimy. Najpierw może zajmiemy się tym zadaniem, znalezieniem zdrajców oraz stajów Letiany. Przejdę się właśnie po wiosce, zobaczę, z kim można porozmawiać. A potem spojrzę na... Na miejsce, do których można powchodzić. Zobaczysz, czy z kimś można porozmawiać w sprawie tego zadania, znalezieniem szpiegów, a raczej zdrajców. Okej. Właśnie, zobaczmy ten łuk, co znaleźliśmy. Porównajmy sobie. Wybuch. Dobra. Lepsze obrażenia. Lepszą celność, ale ma mniejszy zasięg i ma mniejsze przebicie pancerza. Czy przy trafieniu krytyczną bronią obrażenia 5 do 10 ogień przeciwko unik, promień 2 metry. Okej, chyba zostawimy sobie ten łuk, który mamy teraz. Ten będziemy można sprzedać za niezłe pieniążki. Znaczy za niezłe pierścienie. Biotus. Witaj, przyjacielu! Co cię sprowadza do mojego skromnego stoiska? Szukasz czegoś konkretnego, czy po prostu chcesz przejrzeć moje towary? Czy możesz mi powiedzieć coś więcej o tej pieczęci? Znalazłem ją w studni Vendriena. Nigdy czegoś tego nie widziałem. Będziesz musiał zapytać innych kupców. Dobra. Co on ma? Ma żelazny oszczep. Wielki topór. Młody zespolonych. Zbroje czelennika zespolonych. To jest ciężki pancerz. 8 pancerza. Nieźle. Ćwiekowana kryza żelazna. Okej, parowanie plus 10. Okej, fajne. Sigil ognia rdzeń, to już mamy. Sigil wulkanicznego oręża akcent.
Ten zwój zawiera magiczny akcent, który powoduje, że zaklęcie namacalnej siły sprowadza opłonące uderzenia, które zadają obrażenia przeciwnikom stojącym w linii. Okej. Później się temu przyjrzymy. Okej, tu jest troszkę więcej ludzi. O! Zapasy, fajnie, potrzebowaliśmy ich. Co my tutaj mamy? Spiżowy katar. To jest jednoręczna broń. Ne. Na sprzedaż. Pójdzie. Sporo jest tu domostw, do których będziemy mogli powchodzić. Teraz się tam zajrzymy. Buty kupca. Jak famary. Okej. Zobaczmy jeszcze trzeci, ostatni poziom. A tutaj chyba już nic nie było ciekawego. Okej, coś już tutaj znaleźliśmy. Nic ciekawego. Idźmy się jeszcze tędy. Okej. Tego kupca byliśmy, tego kupca byliśmy. A nie. Tego kupca nie byliśmy. To przejdźmy się. Mamy chyba jeszcze kilka osób, z którymi możemy zagadać. Okej, tutaj jest jeszcze jedna handlarka. A, jeszcze więcej jest handlarzy. Porozmawiamy z nimi wszystkimi. Czy możesz mi coś powiedzieć o tej pieczęci? Nie rozpoznaję tego, ale nie zajmuję się interesami poza rodzajem Letiany, o ile nie jest to konieczne. Być może Harhit Spiżowy będzie wiedział coś więcej. Zdaje się, że sporo podróżuje. Okej. Okay. Co masz na sprzedaż? Okej, okay. Zwól, Sigil Mrozu rdzeń, Sigil Pioruna rdzeń. Okej, okay. To moglibyśmy kupić. Zestaw obozowy, krwawy mech. Kupmy ten piorun. Ponieważ tak. Dobra, nauczmy się go. I sobie od razu użyjemy. Dobra, to już WC. Pewnie nie spojrzałem w walce, i tak myślę, że pewnie spółdzieli cooldown. Dobra. Zogniskowania. Jakieśmy odległego uderzenia. Elektryczny kopniak. I załadujemy mu wszystko. Dobra, przypisz. Fajnie. I tak przydały się te dwa dodatkowe sloty. Dobra. Dobra, wszystko jest dobrze, mniej więcej poustawiane. Okej. Okay. Świetnie. On it. Kupiec Tychus. No co masz powiedzieć o tej pierścieni? Nic. Dobra, to co masz na sprzedaż? Nieugięty, śmienity łuk. Spiżowy oszczep, sztylet krwawych tropicieli. Łuk myśliwski tarasowca, żelazny oszczep, żelazny sztylet, wielki łuk. Okej. Okay. Dużo rzeczy, na których nas nie stać. Dobra, to jest ten Harhiant Spiżowy. Z nim pogadamy może. Bądź pozdrowiony. Witaj roztargach Letiany, domu najlepszego kupca we wszystkich terasach. Mówię o sobie. Harhiant Spiżowy do usług. Co mogę dla ciebie zrobić? Co możesz mi powiedzieć o tej pieczęci? Znalazłem ją w studni Vendriena. Niech no zerknę, dobrze. Skąd to wziąłeś? Z obrabowanej karawany kupieckiej. Tak, podejrzewałem. Tak, niedaleko z zwyczajnych szlaków kubieckich, ale dlaczego tam? Dlaczego teraz? Możesz powiedzieć najpierw o kupcach? Oczywiście, Godbot to należy do kompanii handlowej Ręka ponad Piórem. Coś mi powiedzieć o kompaniach handlowych w terasach? Och, z biegiem lat trochę się ich pojawiło. Niektóre odniosły sukces, inne nie poradziły sobie w praworządnych czasach.
jadeitowe świstaki, koronki frędzel, złączone pierścienie i rzecz jasna ręka ponad piórem. Nie można też zapomnieć o gościach przybytku, żółtych magnatach, dziesięciokrotnej bladości. Powiedz mi więcej o ręce ponad piórem. Niegdyś byli potężną organizacją kupiecką, która, cóż, powiedzmy tylko, że nie chciała stanąć między nimi. Nie chciałbym stanąć między nimi a kontraktem. Jednak do wprowadzenia przez Tulana nowych przepisów w mieście niechcianym, ręka ponad piórem skryła się w cieniu i usiłuje się nie wychylać. Jeśli mam z nimi coś wspólnego, to lepiej trzymaj się ode mnie z daleka. Zaginęła dostawa żelaza i oręża. Ten symbol znalazłem wraz z karawaną w jednym z domów w Echowej Przeprawie. Zgadzam się, że to podejrzane, ale na Ewolnie zawsze są problemy. To się nie trzyma kupy. Wróćmy może do moich towarów. Oręż przeznaczony był dla wzgardzonych, a tu raptem Gwardia Wędriańska zbroiła się w żelazo. Gwardia Wędriańska? A cóż, to chyba zmienia postać rzeczy. Zmienia postać rzeczy? Co ręka ponad piórem ma wspólnego z Gwardią Wędriańską? Po kolei. Ta informacja ma swoją cenę. Jeżeli stało się jakieś nieszczęście, moje powiązania zostaną ujawnione, konsekwencje będą kosztowne. Na przykład jakoś 53. Okej, dobra. Zobaczmy jego towary. Zobaczę, ile mi brakuje do 53 przebiegłości. Okej, lekkie rękawice skórzane. Jest 12% precyzja. To było, może mogłoby się nam przydać. Ciężka zbroja spieżowa, uziemieniające odzienie. Okej. Okay. Spiżowa włócznia, spiżowy sztylet, litość. Co to jest? Dwuręczna, teraz nie obchodzi. Już na przykład barika by jakaś włócznia, czy jakiś miecz by interesował. Na przykład spiżowa włócznia. Z teraz. Okej. Okay. Pomogłaby mu. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Opaski cichego chodu. Obrona przy odstąpieniu plus 2, ok? Ostrzona opończa. Odbicie zaklęcia. Odbicie wrogich zaklęć ku przeciwnikowi plus 20%. Fajnie? Brzmi fajnie. Pieczęć liczy pierścienia. Mądrość. Obrona woli plus 10%, ok? O, i jakieś znowu sigile. Sigil unieruchomienia, sigil iluzji, sigil krwotoku. Ok. Unieruchomienia. Fajnie by było mieć drugi sigil życia. Let's have it then. To by się przydało. Okej. Okay. Ile mi brakuje do 58 punktów przebiegłości? 53. Mało. Więc gdybyśmy awansowali o poziom. Czyli tak, bo wymagał 53. Tak, 53. Więc gdybyśmy awansowali o poziom, podniósłbym jakąś cechę, która by nam podnosiła przebiegłość, to moglibyśmy wziąć u niego tę opcję z przebiegłością. Więc możemy z tym chwilkę poczekać. Okej. Got it. A do awansu na następny poziom nie brakuje mi dużo. Moglibyśmy pójść do wieży zmierzchu. Wejść do środka i może tam byśmy coś mieli do pozabijania czy coś. Okej. Okay. Handlarka. Zobacz na sprzedaż. Same fajne rzeczy. To by się zwrotce przydały. Część z nich. Na przykład sandały szlachcica. Okej, okay, to jest mniejsze odbicie. Lekkie buty skórzane. To by jej wszystko zwiększyło. Ciężki pancerz skórzany też by jej wszystko zwiększyło. A na razie za drogie dla nas. Okej, okay, intensywny pancerz skórzany również by się przydał. I płócienna tunika. Przepaska wojownika. Atletyka plus 10, okej. Okay. Fajne rzeczy. Tak. Myślę, że przynajmniej parę razy jeszcze będziemy się tu wracać, żeby zaopatrzyć się w jakieś nowe rzeczy. Okej, okay, to jest zgadzani sobie trenują.
Tutaj ktoś jeszcze jest do pogadania. Vintara. Witaj, kim jesteś? Dobrego dnia, stanowicielu. Mam na imię Vintala. Witaj w rozstajach Letiany. Dowódczyni. Minęło trochę czasu, od kiedy opuściłem rozstaje. Cieszę się, wiedząc, że udaje ci się utrzymać tutaj ład. Nie widziałem cię od czasu marszu na krzepę, Bariku. Wygląda na to, że od tamtej pory nieźle ci się prowadzi. Co ci się stało? Trafiło mi się trochę dodatkowego sprzętu. Nic, z czym nie mógłbym sobie poradzić. Cóż, wyglądasz okropnie. Przy pierwszej możliwej okazji masz przywidzieć właściwy uniform, zrozumiano? Nie czekając na odpowiedź, Ventura ponownie staje na baczność. Jesteś mile widziany w moim garnizonie. Miałeś nosa, gdy lata temu oddałeś nas od, oddzieliłeś nas od spiżowego bractwa. Wtedy była to tylko kwestia najemników, chcących zająć nasze koszary. Teraz chcą całej przystani. Miałeś wtedy rację i wierzę, że znów podejmiesz właściwe decyzje. Czy mogę ci pomóc? Czy możesz mi powiedzieć, co się dzieje w rozstajach Letiany? Otrzymaliśmy rozkaz rozmieszczenia żołnierzy w rozstajach Letiany. Mamy zadanie zapewnić bezpieczeństwo zespolonym, pilnować, by przestrzegany był kodeks Kyrosa oraz dbać o dobrostan osadników. Walczymy również z bandą najemników z wolnych miast, którą musimy wykopać z powrotem do Zahoryzontu. Cóż, to nie jest oficjalny rozkaz, ale można się domyślić, o co chodzi. Mamy tu niewielkie problemy ze złodziejami, ale nie będę ci teraz zagłacać głowy takimi drobnostkami. Moi żołnierze z pewnością sobie z nimi poradzą. Okej, dobra. Dobrej podróży, stanowicielu. No reason to tarry. Względy stanowiciela. Okej, wbiliśmy piąty poziom, nawet nie zauważyłem. Względy stanowiciela, 45 sekund. Sojusznik na sobie. Osłona przed obrażeniami 80 przez 30 sekund. Dostępne oraz wszystkie. Okej. To wygląda bardzo przydatnie. Gdzie to mam? Tutaj. Że wiecie co, może ja to sobie wrzucę na pasek. A o tym będę ewentualnie pamiętał. Tak, bo nikt inny nie może. Nikt inny poza stanowicielem nie może używać tej zdolności. I to jest 45 sekund ochłonięcia, więc nawet nie mamy limitacji na odpoczynek, ile możemy tego używać. Więc możemy spanować. Fajnie, przyda się, bardzo, bardzo się przyda. W takich sytuacjach, jak ktoś nam rzuci się na Lantrego bądź na Janusza. Okej, dobra. Zacznijmy tutaj zwiedzać różne budynki. Zobaczymy, czy ktoś nam da jakieś zadanie do wypełnienia. Już potrzebujemy troszkę punktów doświadczenia. Miło cię spotkać, stanowicielu, na rozstajach Lentiany. Okej. Ciebie też miło ograbić, znaczy spotkać. Obcy nigdy nie przybywają z... Obcy nigdy nie przybywa sam. Tak przynajmniej mawia moja matka. Zdaje się, że świetnie wiedziała, o czym mówi. Nazywam się Eldian. Witaj w rozstajach Letiany. Ależ to stanowiciel Tunona. Ponownie witamy w rozstajach. Nie widziałem cię, odkąd zostawiłeś tu wzgardzonych, by wszystkim zarządzali. Nie myślę, że kiedykolwiek to powiem, ale wyznam ci, że moja pamięć chyba ściepko szwankuje. Ludzie z wielkim podziwem mówią o tym, jak wypędziłeś to bractwo. Z ich opowieści wynika, że powinieneś mieć 3 metry wzrostu i strzelać z oczu błyskawicami. Dziwnym trafem zapamiętałem cię jako nieco bardziej ludzką istotę. Ale jak to mówią, nie sądź księgi po okładce, prawda? Na całe szczęście zgardzeni nie są tacy źli. Przynajmniej nie wybrałeś kawałkowego chóru na naszych opiekunów. Dosyć mielenie ozorem, popróżnicy. Nie przyszedłeś tutaj na lekcję historii, ani po to, by wysłuchiwać peanów na swoją część. Co taki stary głupiec jak ja mógłby dla ciebie zrobić? Okej, czy mogę ci zadać kilka pytań? Jeżeli masz pytania odnośnie naszej osady, trafiłeś do właściwej osoby. Mam ten wątpliwy zaszczyt być najstarszym mieszkańcem rozstajów Letiany, więc siłą rzeczy jestem żywym świadkiem historii tego miejsca. Mój wzrok, słuch, biodra czy włosy mogą pozostawiać wiele do życzenia, ale mój umysł wciąż doskonale pamięta wszystko, co tu się wydarzyło. Co chcesz powiedzieć? Postaram się nie mówić za długo. Mój problem polega na tym, że ciężko mi prowadzić krótkie rozmowy. Okej, chciałbym cię zapytać o historię rozstajów.
Okej, to może długo potrwać. Więc wiecie co, może tak szybko to przyklikam. Może dostanę jakieś doświadczenie czy punkty. Jeżeli kogoś to interesuje, to niech sobie spauzuje, poczyta. Czego bractwo chce kontrolować? Być może chodzi im o ziemię, a zwierzęta budowlane są dłużej niż ja, więc możliwe, że tutaj uważają mi miejsce za swój dom, jednak nie są opłaceni przez hegemona, a jeżeli najemnik zabije za darmo, coś tu jest nie tak. Ostatecznie nie sądzę, żeby miało znaczenie, a Redmond nigdy nie da za wygraną, uważa, że to miasto jest jego własnością i chce, by tak pozostało. Okej? Okay? Mhm. Okej, okay, to może nas interesować o wieży. Jak udało się wam zamknąć drzwi? Mam kamienny klucz, który służy do otwierania i zamykania drzwi. Odnalazł jego jeden z żołnierzy Korasa, który szukał sposobu na zabezpieczenie wejścia. Chciał zażegnać im bezpieczeństwo ze strony zmur. Zamknięte drzwi nie rozwiązują jednak sprawy. Teraz jeszcze powstrzymują zmury od wyjścia, ale na długo nie wytrzymają. Obawiam się, że może spotkać rozstaje letiany, gdy te stwory wda. Okej. Okay. Żywego bractwa. Okej. Okay. Skardzonych. Wolisz wodę po kolana, czy po sam nos? Co już o kruszycielach, co już o zespolonych. Okej. Okay. Jak układają się wasze stosunki z chórem? Coś mi się wydaje, że będę potrzebował kilku wskazówek na temat tego miejsca. Okej. Okay. Mam inne pytania. Okej. Okay. Powiedział coś o kluczu. Soptys powiedział, że zablokował wejście do starych murów w bliźniaczych rzekach, które prowadzi do wieży Zmierzchu, aby powstrzymać plagę z mur w rozstajach Letiany. Musisz rozwiązać problem ze zmurami, aby uzyskać dostęp do wieży. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Rozstaje się dosyć długo. Wczytują. Więc może nam trochę zająć przemieszczanie się tutaj po tych małych lokacjach. Ale spoko. Co tutaj mamy? Jakieś śmieci. Okej, okay, coś ukrytego, fajnie. Opali to po spoko. Ciekawe, czy tutaj możemy sprzedawać te rzeczy. Czy na pewno możemy sprzedawać. Tylko czy coś innego możemy z nim jeszcze robić. Wiecie co, tutaj ma na mapie ma zaznaczone kupić zespolony. Biotus, okej, okay, to chyba on. Okej, okay, dobra, w następnym odcinku zwiedzamy sobie rozstaje Letiany. Dowiemy się dokładnie, o co chodzi z tymi zborami, co możemy z nimi zrobić. Potem jak wbijemy poziom, to również zajmiemy się dalej sprawą zdrajców z rozstaju. No. Myślę, że może nam zająć to trochę czasu. Okej, okay, ale póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!